Będąc motocyklistą jeżdżącym w barwach, czy to wolnej grupy motocyklowej, czy klubu MC, pewnie nieraz spotkałeś się z pytaniem ludzi spoza środowiska: ile kosztuje taka kamizelka? I prawda jest taka, że nikt ci na to pytanie nie odpowie, bo nie można kupić takiej kamizelki, założyć na plecy i być automatycznie jednym z nich, jednym z nas. I z uporem maniaka nieraz tłumaczyłem to ludziom, że to jest coś, co działa na zupełnie innych zasadach. Taką kamizelkę trzeba sobie wypracować, poświęcić mnóstwo czasu, zdobyć odpowiednią dozę szacunku i dać coś od siebie. Ale ci ludzie dalej zadawali jedno i to samo pytanie: ile to kosztuje? I właśnie dzisiaj postanowiłem wyliczyć, oczywiście mniej więcej i szacunkowo, bo nie da się tego zrobić dokładnie, ile faktycznie pieniędzy trzeba byłoby wydać, żeby móc założyć taką kamizelkę i dołączyć do tej społeczności, do danej grupy, do danego klubu MC, czy do klubu otwartego. Przede wszystkim musielibyśmy zacząć od kupna motocykla, bo to jest rzecz podstawowa. Wydaje mi się, że dla kogoś, kto zaczyna, niezależnie czy lubi motocykle sportowe, chopery, czy turystyczne, kwota 10 tysięcy to jest taka kwota, której znajdziesz już motocykl taki, który na początek będzie cię satysfakcjonował i da ci frajdę z jazdy. Drugą kwestią jest zrobienie prawa jazdy. Oczywiście są grupy, w których można jeździć na 125. Ale nie oszukujmy się, jeżeli chcemy zrobić coś porządnie, to prawo jazdy będzie jak najbardziej rzeczą wymaganą i po prostu dla ciebie potrzebną. Średni koszt, w zależności oczywiście od województwa, to będzie około 2200 zł. Co już na dzień, na tą chwilę daje nam 10 tysięcy, przepraszam, 12 200. Skoro mamy już motocykl, powinniśmy wyjechać na drogę. Minimum, żeby móc wyjechać na drogę, kask. Więc wydaje mi się, że 700 zł na pierwszy kask to jest taka kwota rozsądna. Dalej. Żeby wypracować sobie jakąkolwiek rangę, nierzadko, czy to w klubach wolnych, w MC-kach, to z reguły w każdym, minimum jest rok na prospekcie. Biorąc pod uwagę, że powinieneś być na 80%, jak oczywiście nie na wszystkich, bo to zależy od grupy, spotkaniach i wyjazdach, nie tylko w sezonie, więc liczymy tutaj cały rok, zrobisz około 20 tysięcy kilometrów. Przy średnim spalaniu 7 litrów
i przy cenie około 6,50 za litr. To jest jakieś 9000 zł. Skoro wyjeździłeś już tyle kilometrów, masz motocykl, masz kask i zrobiłeś prawo jazdy, przez ten rok, gdy jesteś na prospekcie, pewnie będziesz płacił jakieś składki. Gdzieniegdzie są one większe, gdzieniegdzie nie ma ich wcale. Żeby uśrednić ten koszt, przyjąłem, że jest to 100 zł miesięcznie. Co po 12 miesiącach na prospekcie daje nam 1200 zł. Na samym końcu zostaje ta upragniona kamizelka. Koszt kamizelki to jest około 500 zł. Ponieważ barwy bardzo często, jak nie za każdym razem, dostaje się gratis. Więc w sumie, mój drogi kolego czy koleżanko, szacunkowo, żeby przystąpić do grupy, wypracować sobie szacunek i móc być jednym z nich, jednym z nas, musisz wyłożyć około 23-24 tysięcy. I uwierz mi, to, że wyłożysz tyle kasy, to nie świadczy o tym, że faktycznie zostaniesz przyjęty. Niektóre kluby wymagają dłuższego okresu prospekta, więc ta kwota może wzrosnąć o połowę, bo jeszcze raz tyle. Mówimy tutaj o naprawdę średnim koszcie, jaki musisz ponieść, żeby być motocyklistą w barwach. Ale pamiętaj, każdy motocyklista zrzeszony w klubie, w grupie powie ci, że pieniądze nie grają tu roli. Tego nie da się w żaden sposób przeliczyć na pieniądze. Ale skoro tak usilnie niekiedy zadajesz to pytanie, to właśnie tyle musisz wydać, żeby spróbować i żeby dostać się do grupy. Cóż, mój drogi, mam nadzieję, że rozwiałem twoje pytania, odpowiedziałem na twoje pytanie, rozwiałem twoje niejasności i powiem ci to jeszcze raz, nie da się tego przeliczyć na pieniądze. W żaden możliwy sposób. I żadne pieniądze, jeżeli będziesz złomasem, nie zapewnią ci bycia w grupie bądź w klubie. Tylko i wyłącznie szacunek, ciężka praca, bycie człowiekiem może ci otworzyć drzwi do takiego życia, do wielu wspomnień, do bezinteresownej pomocy, którą otrzymasz, jeżeli tylko poprosisz, i którą dasz w zamian, jeżeli poprosi ktoś. Trzymaj się szerokości. Widzimy się na drodze.
time.